Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji potężnego głośnika Bluetooth. Jest to Wumsbox marki Technisat. Potężnego, ponieważ mamy tutaj aż 80 W mocy muzycznej, 80 W RMS. Dwa głośniki wysokotonowe, 2 razy 10 W i dwa głośniki niskotonowe, 2 razy 30 W. Oczywiście system Bass Reflex, mamy też podbicie basu, podbicie też niskich tonów. No i jest to też głośnik, który po pierwsze wyposażony jest w budowaną baterię, dzięki której ten głośnik jest w stanie pracować 12 godzin na jednym ładowaniu baterii. No i mamy też możliwość podłączenia mikrofonu, czyli mamy też funkcję karaoke. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to oprócz głośnika mamy tutaj w zestawie zasilacze 12 V 2 A oraz instrukcję obsługi. Teraz jeżeli chodzi o budowę i wykonanie tego głośnika, no to oczywiście konstrukcja praktycznie w całości wykonana z tworzywa sztucznego, natomiast ta maskownica na froncie jest metalowa. Natomiast to, co zaskakuje, to waga tego głośnika, ponieważ tutaj przy tych wymiarach 38,5 na 19 i tutaj praktycznie też 19 cm, ten głośnik waży aż, uwaga, ponad 5 kg. Tak więc od razu widzimy, że mamy do czynienia z bardzo dobrej jakości głośnikiem. Jeżeli chodzi o pasowanie poszczególnych elementów z tego tworzywa sztucznego, no to jak widzicie, całkiem nieźle to wygląda. Od góry mamy, jak widzicie, uchwyt do przenoszenia tego głośnika, więc bardzo łatwo możemy sobie go gdzieś zabrać ze sobą, jest to bardzo mobilny głośnik. Od spodu mamy nóżki podgumowane do postawienia głośnika w pozycji pionowej, natomiast zauważcie, że na tej prawej krawędzi są też dodatkowe nóżki, również podgumowane, umożliwiające postawienie głośnika w pozycji tutaj poziomej, czyli położenie go w ten sposób. Więc dwa sposoby, jeżeli chodzi o używanie tego głośnika. Na górnym panelu mamy oczywiście wszystkie przyciski sterujące do obsługi tego głośnika, czyli mamy tutaj sterowanie podświetleniem, regulacja dźwięku, przyciski play, pauza, zmiana utworu, łączność Bluetooth, wokale, TWS, poziom tutaj naładowania baterii, przycisk power oraz podbijanie basów. Przycisk TWS służy do parowania dwóch takich samych głośników. Jeżeli byście chcieli mieć taki pełny system stereo, to możecie dwa identyczne głośniki zakupić i właśnie za pomocą opcji TWS sobie je sparować i będą one nam grały równocześnie. Tak więc jest to propozycja dla osób, dla których te 80 W mocy muzycznej jest niewystarczające i chciałyby stworzyć jeszcze mocniejszy system audio, więc ten głośnik nam to oczywiście umożliwia. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, krawędź lewa jest, jak widzicie, pusta, natomiast na tylnej krawędzi znajdziemy tutaj otwór od Bass Reflexu i tutaj pod tą gumową pokrywą mamy złącza, w jakie ten głośnik został wyposażony. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj wejście na mikrofon właśnie do tej funkcji karaoke. Jest to jack 6,35 mm, czyli ten duży. Następnie wejście zasilania 12 V 2 A dla zasilacza, który Wam pokazywałem przed chwilą. Obok mamy złącze USB-C, również do ładowania baterii tego głośnika, więc jeżeli zapomnicie zasilacza, to zawsze tą baterię jesteście w stanie naładować za pomocą ładowarki np. od telefonu i przewodu USB-C. Następnie mamy złącze USB klasyczne A, do którego możemy podłączyć dyski zewnętrzne z muzyką, na przykład pendrive'a z utworami MP3 i z tego złącza sobie te utwory odtwarzać. Natomiast to złącze ma też wyjście 5 V 1 A, więc możemy też ładować sobie urządzenia mobilne z tego złącza. Powyżej jest złącze AUX, czyli możemy sobie też podłączyć jakieś urządzenia zewnętrzne przewodowo za pomocą przewodu audio do tego głośnika i po prostu w ten sposób sobie też tą muzykę otwarć. No i mamy też dwa pokrętła, z czego to po mojej prawej stronie służy do regulacji siły dźwięku, natomiast to po lewej stronie służy do regulacji echa dla podłączonego mikrofonu.
Złącze oczywiście zabezpieczone przed dostawaniem się do wnętrza wody, ponieważ tak jak Wam wspominałem, ten głośnik jest odporny na zachlapanie. Ok, na froncie oczywiście mamy to podświetlenie LED-owe, które tutaj widzicie. Jest kilka trybów i też kolorów tego podświetlenia. Zmieniamy je za pomocą tego przycisku tutaj u góry. Jak widać, myślę, że każdy tutaj coś sobie wybierze. Możemy też oczywiście to podświetlenie sobie całkowicie wyłączyć. Ok, i nie wspomniałem Wam jeszcze o baterii. Bateria jest o pojemności 5100 mAh. No i wystarcza na 12 godzin pracy tego głośnika. Czas ładowania baterii to jest 3,5 godziny. Może sobie zobaczcie tutaj jeszcze podsumowanie tej specyfikacji technicznej. Ja tutaj nie będę Wam teraz czytał tych poszczególnych pozycji. Natomiast jeżeli coś Was interesuje, no to oczywiście możecie zatrzymać sobie teraz na spokojnie ten film i zapoznać się z pełną specyfikacją techniczną. Pod filmem znajdziecie też link bezpośrednio do strony producenta tego głośnika i tam też tą specyfikację sobie będziecie mogli zobaczyć. Ok, no to teraz przechodzimy do odtwarzania muzyki. Może zaczniemy od odtwarzania plików MP3 za pomocą złącza USB. Czyli podłączymy sobie pendrive'a i zobaczcie. Automatycznie nastąpiło uruchomienie utworu muzycznego, pierwszego z listy. I zobaczcie, że też to podświetlenie zmienia się w rytm muzyki. Teraz podbicie basu. I teraz zmiana vocal feeder. Pojedyncze przyciśnięcie przycisku play zatrzymuje utwór. Podwójne przyciśnięcie zmienia nam utwór. Kolejne podwójne, kolejny utwór. Potrójne przyciśnięcie wraca do utworu poprzedniego. To jeszcze teraz spróbujmy sobie sparować ten głośnik z naszym telefonem. Czyli uruchamiamy funkcję Bluetooth. Teraz w ustawieniach naszego telefonu w opcji Bluetooth wyszukujemy sobie nowe urządzenie i jak widzicie pojawił nam się tutaj WOMS Box. Wybieramy nasze urządzenie, następuje parowanie, sparuj. No i tak naprawdę od tego momentu mamy już informację, że telefon został połączony z głośnikiem. Widzimy też poziom naładowania baterii tego głośnika. W tym momencie jest to 10%. No to spróbujmy sobie otworzyć jakąś tutaj muzykę, oczywiście bez praw autorskich i zobaczymy, jak ten głośnik będzie grał. Zatrzymywanie utworów. Działa dokładnie tak jak przy USB. Spróbujemy sobie zmienić utwór, czyli dwa razy przyciskamy przycisk play. Jak widzicie, działa. Teraz spróbujemy się cofnąć do poprzedniego utworu, czyli przyciskamy trzy razy przycisk play. I jak widzicie, też wszystko nam działa. No to posłuchajmy jeszcze przez chwilę, jak ten głośnik sobie gra. Yeah.
mieliście okazję posłuchać przez chwilę, jak gra Wooms Box. No i jak słyszeliście, mamy tutaj świetną jakość dźwięku. Dźwięk jest bardzo głośny, bardzo czysty. No i też jeżeli chodzi o tutaj basy, no to jak widzieliście, szczególnie z tym podbiciem, są naprawdę bardzo głębokie. Tak więc jeżeli szukacie dobrego głośnika Bluetooth o dużej mocy, no to myślę, że tutaj zdecydowanie Wooms Box jak najbardziej spełni Wasze oczekiwania. A jeżeli ta moc byłaby dla Was jeszcze zbyt mała, no to możecie połączyć dwa takie głośniki za pomocą tutaj systemu TWS, no i mieć naprawdę bardzo potężny system audio. System, który jest naprawdę nieźle wykonany, jest mobilny, no i też jest odporny tutaj, jak pamiętacie, na zachlapania, co w połączeniu z potężną baterią 5100 mAh sprawia, że świetnie sprawdzi się on tutaj w plenerze, w wszystkich imprezach gdzieś na zewnątrz, gdzie tylko potrzebujemy właśnie mocnego nagłośnienia o świetnej jakości dźwięku. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego głośnika, no to piszcie w komentarzach. Jestem też ciekaw Waszych spostrzeżeń, co Wy sądzicie na temat tego głośnika. Tak więc również piszcie, dzielcie się swoimi uwagami. Ja jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!